Witam Was serdecznie na tym miejscu. Mam przygotowane słowo, ale taką miałem myśl, żeby to powiedzieć. Kiedyś, bo każdy z nas ma jakieś takie rzeczy niepotrzebne w domu. Myślę, że czasami wyrzucamy, czasami gdzieś to coś zalega i moja żona znalazła taki olejek i mówi: Piotrze, czy ty to stosujesz? No bo z myślą, że chcę to wyrzucić, a ja, bo no to była taka, to był taki olejek na Achillesy, czasami tam miałem problemy z Achillesami, teraz jest trochę lepiej i powiedziałem coś takiego żonie: Gdyby mi pomagało, to bym tego nie stosował. Czyli tak naprawdę powiedziałem tak przewrotnie. I wiecie, i tak sobie pomyślałem przed tym nabożeństwem, że czasami jest tak Słowem Bożym, że Słowo Boże, właśnie tutaj mam ten taki werset, który chciałem przeczytać. Tak czasami traktujemy Słowo Boże. A Słowo Boże jest takie. 2 Tymoteusza 3,16. 2 Tymoteusza 3,16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I czasami, i może też ja czasami, mamy takie podejście do Słowa Bożego. Raz pomogło, wczoraj czytałem, to już dzisiaj jest mi niepotrzebne. Ale jest odwrotnie, albo, aby tak nie było oczywiście, ale albo 25 lat temu czytałem Słowo Boże, nawróciłem się, to wystarczy. Czy tak jest ze Słowem Bożym? Nie jest tak ze Słowem Bożym. Ono jest skuteczne cały czas. I jeżeli ono nas doprowadziło poprzez też działanie Ducha Świętego Pana Jezusa do nawrócenia, to tak samo ono nas prowadzi do życia bogobojnego. Bez Słowa Bożego to tak byśmy nie żyli. I można właśnie porównać do takiego leku, który zapodaje nam lekarz i mówi: niech pan stosuje przez miesiąc i po miesiącu no będą takie wolna poprawa, tak, że organizm zacznie to dobrze znosić i będziemy się coraz lepiej czuć. I my przechodzimy do domu, bierzemy to jeden dzień, drugi dzień ten lek i po drugim dniu stwierdzamy, że lek nie działa i odstawiamy go. Ale tak nie jest ze Słowem Bożym. Nie jest tak ze Słowem Bożym, dlatego że często jest tak, że Słowo Boże gdzieś nas tam gniecie. Czytając to Słowo Boże, ono wymaga od nas reakcji. Czasami może być taka odwrotna taka reakcja jak z lekiem, że jest, coś się tam dzieje w organizmie, coś tam walczy, coś nas tam przekraja na pół tak naprawdę. I tak jest Słowem Bożym. Ale wierzcie i myślę, że to większość albo wszyscy doświadczyli, że Słowo Boże jest skuteczne. I jeżeli stale je czytamy, to ono działa. I tak mnie zachwycają zawsze historie ze Starego Testamentu, oczywiście z Nowego też, ale ze Starego Testamentu teraz chciałem taką historię przeczytać o Józefie. Pierwsza Mojżeszowa 37, od pierwszego wersetu. Pierwsza Mojżeszowa 37, 1 do, myślę, że do 11 na początku. Może od drugiego wersetu, tej 37 Mojżeszowej. Oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, synami Bilchy i synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość, sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc, nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim.
Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: słuchajcie, proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtedy snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: miałem znowu sen, oto słońce i księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to powiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Cóż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachowywał to słowo w pamięci. I znamy dobrze tą historię. Józef, syn Jakuba, niektórzy nawet ze szkółki znają. Ale chciałbym z niej wydobyć pewne takie rzeczy. I pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to o Józefie, że popatrzmy na życie Józefa, jak wyglądało, jak miał 17 lat. On donosił ojcu rzeczy, które złe robili tam jego bracia. I można powiedzieć, że teraz popularne jest takie stanowisko sygnalistów, tak, że ktoś mówi w sposób tajny, czy ma nawet taką aplikację na komórce, że może zgłaszać te rzeczy w utajnieniu, co jego koledzy w pracy robią. To głównie się jednak w korporacjach dzieje. Ale powiem wam, że za moich czasów takie donosicielstwo, nie wiem jak teraz to troszkę inaczej jest, nie było dobre. I wtedy to, co robił Józef, nie było to dobre, bo on donosił. I Józef, jak potem widzimy jego życie musiało się kompletnie zmienić. On musiał doznać pewnych doświadczeń, aby Bóg zrobił w jego życiu to, co zaplanował. To jest jedna taka cecha. Druga cecha to akurat ojciec wyróżnił Józefa i to też nie było zbyt dobre. Wyróżnił go w ten sposób, że sprawił mu długą szatę z rękawami. I wyobraźcie sobie, że co ci bracia, co ci inne dzieci Jakuba czuły, jak sobie taki Józef wychodzi w takich szatach i chodzi, popatrzcie, jestem Józef, a to tą szatę kupił mi mój ojciec, a wam nie kupił. I czytamy w Słowie Bożym, że to, co zrobił Józef, on w jaki sposób skrzywdził Józefa, w jaki sposób, chcę to powiedzieć. Dlatego, że Bóg miał szczególny plan dla Józefa, który potem będziemy czytać też o tej szacie w życiu Józefa, że miał to znaczenie, bo Bóg miał pewien plan, żeby go wyróżnić, żeby postawić Józefa na najwyższym miejscu, ale to było za wcześnie. I często w naszym życiu zdarzają się takie sytuacje, że my czujemy, że Bóg coś robi, że Bóg nas powołuje, że Bóg, tak jak w życiu Józefa, potem czytamy o tych snach różnych, które Józef ma i nawet bracia są oburzeni, nawet ojciec i matka są oburzeni, słuchając tych snów, ale potem te sny się ziściły. Tylko wtedy, jeżeli my mamy takie wizje, czy Bóg nam daje wizję odnośnie naszego życia, to dobrą taką cechą jest to, o czym mowa w 11 wersecie, że ojciec jego
zachowywał to słowo w pamięci. On zachowywał to, co mówi Józef, więc czuł, że coś może być na rzeczy. I tak samo Maria, pamiętacie, że też pewnych rzeczy nie rozumiała z życia Jezusa, ale ona te słowa zachowywała. I często coś dzieje się w naszym życiu. Powiem taki przykład, który mówiłem też na, jak mówiłem, świadectwo, ale może tam fragment z tego powtórzę. Powiem wam, że mi Bóg, jak byłem w okolicach liceum, Bóg włożył w moje serce taką pewność, żeby chociaż w ogóle nie miało to żadnych podstaw logicznych, żebym poszedł na studia. Już miałem jedno dziecko, potem drugie się urodziło, poszedłem na studia dzienne. Wszyscy poza moją żoną mówili mi, żeby rzucić te studia. Żebym szedł do pracy, rzucił te studia, chociaż byłem równocześnie i pracowałem, i byłem na dziennych studiach. Równocześnie te rzeczy. Musiałem utrzymać już rodzinę, więc tam pracowałem na 3/8 etatu fizycznie, ale tych pieniędzy było za mało. Ale Bóg włożył we mnie tą pewność, że to jest Jego wola. I powiem wam, że jeżeli Bóg coś takiego wkłada, to idźcie za tym. Ale nie bądźmy jak Józef. Nie pysznijmy się tym. Nie bądźmy jak Józef, bo jeżeli to jest wola Boża, jeżeli to jest z Boga, to się wypełni. I wiecie, i były takie sytuacje na tych studiach już, jak byłem, to, że musiałem uczyć się, nie miałem gdzie się uczyć, nie było miejsca, bo w jednym pokoju dziecko płacze, w drugim pokoju właściwie nie mogliśmy mieszkać, mieszkaliśmy tylko w jednym pokoju, w tym pokoju była szafa i za tą szafą był nasz pokój, a przed tą szafą dzieci tam miały łóżeczka i ja musiałem się uczyć w toalecie i sam ktoś otwiera drzwi. No i patrzę, ja tam się uczę. Nie miałem w ogóle żadnych warunków, ale pomyślałem i zawsze taka myśl mi towarzyszyła i dalej mi towarzyszy. Jeżeli są jakieś przeciwności, to trzeba się zastanowić, czy czasem tak jak coś łatwo zdobywamy w naszym życiu, jeżeli nam coś tak przychodzi na pstryk, to od razu się pytam, czy to jest wola Boża. I Józef jakby nie wytrzymał, jego serce nie było przemienione. Jakub analizował to, zachowywał te słowa w pamięci. I też czwarty werset tutaj w tym pierwszej Mojżeszowej, 37 rozdziale, jest napisane coś, co zawsze mnie zastanawiało. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc, nie umieli się zdobyć na dobre słowa dla niego. I dodatkowo Jakub kochał, jakby wyróżniał to dziecko. To jest też coś takiego, czego my powinniśmy unikać, jeżeli mamy dzieci, tak? Jeżeli chcemy je kochać. Wiadomo, każde dziecko jest inne. W inny sposób je kochamy, tak? Ale nie bądźmy tacy jak Jakub, bo to sprawiło taką nienawiść w życiu tych innych braci. Był taki film, oglądaliśmy niedawno z żoną, w którym, nie będę mówił tytułu, ale w którym była taka historia na temat takiej rodziny, której było pokazane życie. Ta rodzina, był ojciec, córka, potem chyba jeszcze był syn, czyli było dwójka dzieci, była matka, takie kochające małżeństwo. I było pokazane, jak ten ojciec non-stop bawi się z tą córką. Ja sobie tak pomyślałem, Boże, ja tak nie umiem. Ja dużo, dużo, Boże, potrafię, ale ja bym tak cały czas nie potrafił być taki kreatywny w relacjach z dziećmi. Ale potem było pokazane, jak ten ojciec się stacza. W sensie zaczął wpadać w alkoholizm,
i było pokazane, były pokazane takie patologiczne relacje tego ojca z tą córką. On ją związał tą miłością do tego stopnia, że jak zaczął pić, był uzależniony od alkoholu i dodatkowo zaczął chorować na płuca, leżał obłożnie chory w łóżku, to ta córka przynosiła mu alkohol do łóżka w ukryciu przed matką i ten ojciec pił ten alkohol, bo nie był w stanie funkcjonować. Więc widzimy, że w życiu mogą być różne patologiczne historie w relacjach i taką relacją niezbyt dobrą była relacja Jakuba z Józefem. On go bardzo kochał, ale była to przesada. I to sprawiło następne kroki w życiu Józefa. Czytamy od 12 wersetu tego 37 rozdziału. Bracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa, czy Jakub w sumie, bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział, jestem gotów. Rzekł do niego, idź więc zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą i przynieś mi wiadomość. Czyli widzimy, że tutaj ta wiadomość już, to mogło być jakieś znowu donoszenie, co oni tam robią. Ciekawe to wyglądało. I wyprawił go z Hebronu, a on przybył do Sychemu. A gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go, mówiąc, czego szukasz? A on zaś odpowiedział, szukam braci moich, powiedz mi proszę, gdzie oni pasą. A na to ów mąż powiedział, wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów. Nurze, chodźmy i zabijmy go, wrzućmy go do jakiej studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożar. Zobaczmy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł, nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu. Ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie. Pochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta. Nie było w niej wody, bo nie było w niej wody. Potem zeszli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przybywającą z Gileadu. Wielbłądy i ich niosły wonne korzenie, balsamy i mirę, a szuby niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jakiż pożytek z tego, że zabijemy brata naszego, zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom, nie podnośmy na niego ręki, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. Usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie kupcy, Midianiccy wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywieźli Józefa do Egiptu. A gdy Ruben wrócił do studni, nie było w studni Józefa, rozdarł swoje szaty swoje. A powróciwszy do braci rzekł, nie ma chłopca, dokąd ja teraz pójdę? Wtedy wzięli szaty Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi. Potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć, znaleźliśmy to, rozpoznajże, czy to szata syna twojego, czy nie. A on poznał ją i rzekł, to jest szata syna mojego. Dziki zwierz, pożar go tak, z pewnością rozszarpał. Józefa. Wtedy Jakub rozdarł swoje szaty, włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił, w żałobie zejdę do syna mego do grobu i opłakiwał go ojciec. Midianici zaś sprzedali go w Egipcie Potyfarowi, dworzanynowi
faraona, dowódcy straży przybocznej. Taki długi fragment, ale patrzcie, co się tutaj dzieje w tej historii. Po pierwsze, widzimy Józefa, takie charakterystyczne słowa. Wydaje mi się, że ci bracia Józefa byli bardziej zajęci, byli tacy zorganizowani, oni mieli trudną pracę i wypasali te owce, a Józef sobie tam chodził, widzimy, że błąkał się po polu, taki, że tak powiem, luzak. Trochę mi się przypomina, jak Dawid też miał taki czas, kiedy się nudził i zgrzeszył z Rebeką. I to jest coś, co się stało w życiu Józefa, że on właściwie, trudno powiedzieć, czy on coś robił, przysyłał tylko wiadomości do swojego ojca o tym, co robili jego bracia. No i w końcu ci bracia zdenerwowali się i pomyśleli, no nie, no taki bajarz, taki fachman od snów, to my go załatwimy. I gdyby nie Ruben, on by zginął. I wiecie, można by powiedzieć, jakby w tej sytuacji, gdybyśmy nie znali tego zakończenia historii Józefa, to można by powiedzieć, tragedia, tak? Jakub kupuje tą szatę z długimi rękawami dla swojego syna. Ta miłość tego ojca do syna, trochę nawet taka za bardzo miłość. Józef zostaje wrzucony do studni, sprzedany. I ja tak sobie myślę, co ten Józef musiał myśleć. Ma takie sny, ma takie wizje, może nawet jest pewny tego, co Bóg chce uczynić w jego życiu. Nie wie, nie umie tego jeszcze do końca nazwać, ale jest pewny tego, że to Bóg mu powiedział. I patrzcie, i wpada do tej studni. I tak się zastanawiałem nad tą studnią i pomyślałem sobie, że wiele chrześcijan ma wizję od Boga, ma wspaniały start, ma wspaniałe proroctwa, ale jest taka studnia, która ich niszczy. Wpadają do takiej studni w swoim życiu i myślą, no dobra, no trzeba cierpieć. Może się pomyliłem, może to proroctwo to była pomyłka jakaś. To sobie tą studnię tutaj ładnie, tą ciemną studnię, ja sobie tu będę funkcjonował. No to widocznie tak wygląda chrześcijaństwo. Może się pomyliłem, może jednak zupełnie jest inaczej, więc sobie to ładnie urządzę się w tej studni, będę sobie tutaj mieszkał i będę się jeszcze umartwiał i będzie super. Ale wiecie, jak się spodziewacie, studnia nie była celem życia Józefa. To nie w studni miał wylądować docelowo, tylko gdzie indziej. Tylko jego celem było to, co Bóg mu dał do serca. To, co było powiedziane w tych proroctwach, to miało się stać w jego życiu. Może każdy z nas ma taką wizję odnośnie albo część, albo wiele z nas ma takie coś w sercu, że Bóg go do czegoś powołuje, że Bóg go do czegoś prowadzi, że Bóg chce, żeby coś się stało w jego życiu. Ale mówię wam z góry, jak w życiu Mojżesza, jak w życiu Józefa, jak w życiu innych mężów Bożych, to jest tak, że czasami musi minąć te 40 lat, czasami musi minąć te 20 lat. Ja powiem tak, że w moim życiu, jak ja wylądowałem w mojej pracy, w której teraz pracuję, musiało minąć 15 lat, żeby cokolwiek zaczęło się zmieniać. Żeby cokolwiek w mojej pracy Bóg zaczął działać. Ja musiałem, wiecie, i w pewnym momencie już byłem taki zdesperowany, że to też mówiłem w świadectwie kiedyś, że mówię, nie, chyba to nie jest moje powołanie. Mimo tego, że byłem pewny, na pewnym etapie byłem pewny tego, że Bóg ma coś dla mnie innego. Ale mówię, bo to zacznę jakąś pracę inną. Na przykład miałem taką ofertę w ubezpieczeniach
No i jeszcze mi ten dyrektor tych ubezpieczeń powiedział, że Piotrze, mam dla ciebie super ofertę, ale jedno, co musisz zrobić, to rzucić tą pracę, w której pracujesz tyle lat. No i ja taki radosny przyszedłem do żony i powiedziałem, no super, mam wreszcie nasze problemy finansowe się skończą, tylko muszę zrobić to, a to. Pomodliliśmy się i moja żona powiedziała nie. Ja się na to nie zgadzam, nie po to studiowałeś tyle lat, nie po to inwestowaliśmy taki czas długi w tą moją edukację, żeby teraz rezygnować, żebym jakby całe to, co się moje życie działo, żeby zrezygnował. I poszedłem do tego dyrektora i powiedziałem mu tak. On jeszcze mi tam roztacza złote góry, cuda, niesamowite pieniądze i powiedziałem mu tak, że przepraszam, ale rezygnuję, nie będę pracował dla Pana. I odszedłem, odwróciłem się na pięcie i odszedłem. Wiecie, było mi strasznie wstyd i czułem się strasznie, bo no wiecie, mieć taką okazję, a tam już były takie trzy dzióbki do karmienia, troje dzieci już wtedy w tym momencie było. Jeszcze moja żona też zajmowała się dziećmi w tym czasie, więc nie pracowała zawodowo, tylko pracowała wychowując te dzieci. Moje dzieci, nasze dzieci. I no, byłem taki załamany. I jak wróciłem do tej pracy mojej, w której kompletnie nie miałem co robić i kompletnie nie miałem prawie żadnych pieniędzy i jeszcze musiałem pracować tam kilka lat bez żadnego efektu, to byłem, no, zastanawiałem się, czy to naprawdę była wizja Pana Boga. Ale była, potem wam jeszcze powiem na koniec. I ten Józef mógłby pomyśleć sobie, może mi się wydawało, może jakoś to ktoś mnie tam zwiódł, może jakąś miałem złą tą wizję. No i ci Midianici, którzy tam Ismaelici go wydobyli z tej studni, Midianici go sprzedali w Egipcie Potyfarowi. I tutaj zmienia się troszkę sytuacja Józefa, bo on trafia do domu Potyfara. To był dworzanin, czyli taki dworzanin faraona, czyli osoba, która była blisko w tego faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin kupił go od islamitów, którzy go tam przywiedli, czyli ten Potyfar. I tutaj widzimy już pewną zmianę w życiu Józefa. Z osoby, która błąka się po polu, która kapuje, która jest takim jakby sygnalistą dla Jakuba. Drugi werset tego 39 wersetu pisze coś już trochę innego o Józefie, bo Józef już przeżył tą pierwszą studnię. Pierwsze doświadczenie zdarzyło się w jego życiu i zaczyna być już inny. A Pan był z Józefem. A Pan był z Józefem. Tak, że wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. I Pan, popatrzcie, my się tak bronimy czasami przed tymi doświadczeniami, tak? Że coś się nam przydarzy, że będzie źle, że jakaś może choroba albo inne doświadczenie. I nagle, niespodziewanie, ten Pan przychodzi i tak jak tutaj są słowa, i przychodzi do nas i jest z nami, bo przetrwaliśmy, bo udało nam się z Bogiem przetrwać jakieś doświadczenie. I Józef przetrwał i nie użalał się. Nie użalał się nad tym, że już nie jest tym ojcem, już nie jest tymi braćmi, którzy go zresztą nienawidzili, więc nawet nie wiem, czy bardzo tego żałował, ale Pan był z nim i wiodło mu się dobrze. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył
jego życzliwość, czyli tego Potyfara, i służył mu, powołał go więc na rządzące domu swego, powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, piąty werset, od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swojego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. I też można powiedzieć, super, wylądował w tej studni, Bóg go doświadczył i teraz już sobie mógł tak pomyśleć, Boże, to jest to miejsce. To jest te wymarzone miejsce, które mi zapowiedziałaś w proroctwie, na dworze Potyfara. To jest to miejsce. Jak dobrze wiemy, że to nie było to miejsce, czyli mamy ani studnia, ani dom Potyfara nie były tym miejscem, który zaplanował Bóg dla Józefa. Bo czytamy dalej, 39:6. Pierwsza Mojżeszowa. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy, miał piękny wygląd. Po tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła, połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony swego pana, oto mój, pan mój, mówiąc, mając mnie, nie troszczył się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, ani nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić taką wielką niegodziwość i grzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać swoją pracę swoją, a nie było tam nikogo z domowników w domu, wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc, połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swoją w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku, uciekł na dwór. Zawołała domowników swoich i rzekła do nich, patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł. I wyszedł na dwór i położyła szatę jego obok siebie, aż do przybycia pana z domu. Wtedy odpowiedziała mu to samo, mówiąc, przyszedł do mnie ten sługa Hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, aby sobie poswawolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. Gdy pan usłyszał słowa swojej żony, które mu powiedziała, mówiąc, tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich i tam był w więzieniu. I popatrzcie, co mógł Józef zrobić w tej sytuacji. Miał właściwie wszystko. Miał utrzymanie od tego Potyfara. Dostał też ofertę od jego żony. No, właściwie mógł powiedzieć, skorzystam, tak? I mógł sobie tam funkcjonować w tym domu Potyfara. Byłoby super, tak? Znaczy, raczej powinniście powiedzieć, że nie. Dlatego, że tak samo, że to nie była wola Boża. I to był test dla Józefa, co on zrobi. Czy wybierze łatwe rozwiązanie, czy wybierze tą ofertę, którą tak naprawdę szatan mu przedkładał. Czy przejdzie ten test, czy nie przejdzie, czy zaliczy ten egzamin, czy go nie zaliczy. Ale zaliczył ten test. I to, co zrobił Józef, bardzo mnie fascynuje, chociaż, jak można by tak powiedzieć po ludzku, to
to uciekł, tak? Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną, a on zostawił szatę swoją w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. I powiem wam, że ja się tak samo, tak podobnie jak Józef, czułem, jak powiedziałem temu szefowi nie. Byłem mi wstyd, głupio, no frajer, tak? Ale wiecie, ten szef takie wspaniałe cele przede mną wyznaczał od tych ubezpieczeń, a po tygodniu zwolnił się z tej pracy i kompletnie zostawił wszystkich ludzi, którzy przeszli na to jedno zawodostwo samych, i ci ludzie wpadli w długi, przez lata nie umieli tych długów spłacić, a ja uciekłem. A gdybym został, to Bóg nie wypełniłby swojego planu. Gdyby Józef nie uciekł, to Bóg by nie wypełnił swojego planu. I czasami, jeżeli coś jest niezgodne z wolą Bożą, to my byśmy często chcieli być takimi supermenami i jakby, że tu jest sytuacja, my tam się sprzeciwiamy temu, ale wcale tak nie było. Józef uciekł i można powiedzieć stchórzył nawet, tak, po ludzku, ale to było jedyne rozwiązanie. To było jedyne rozwiązanie, jakie mógł Józef wtedy zrobić. I co się dzieje znowu? Co się stało znowu w życiu Józefa? Dobrze wiemy, że znowu wylądował w więzieniu. Znowu, czyli życie Józefa było takie: studnia, Potyfar i znowu na dół do więzienia. I wiecie, i co było, że co było cechą Józefa wtedy? Cechą Józefa było, jak wylądował w tym więzieniu za niesłusznie, to on nie narzekał: Boże, jaki ty jesteś niesprawiedliwy, jestem w tym więzieniu, a powiedziałeś mi, a dałeś mi proroctwo, wypełnij te proroctwo, przecież miało być zupełnie coś innego, nie tak umawialiśmy się. Czy tak Józef mówił? Nie mówił tak. 21 werset 21 rozdziału, znaczy wers 39-21. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Zaskakujące, bo znowu ten więzień tak naprawdę, można powiedzieć kolokwialnie, że dał mu wszystkie klucze z tego więzienia. Właściwie teoretycznie Józef, tak sobie wyobrażam, że mógł robić, no bo powierzał mu nadzór nad wszystkimi więźniami, no był no kimś w tym więzieniu. Tak naprawdę, gdyby coś, to by mógł sobie nawet wychodzić, tak sobie wyobrażam, z tego więzienia i wracać z powrotem, żeby pilnować tych więźniów. Ale wszystko, co tam się działo się pod nadzorem Józefa. I to było kolejne doświadczenie Józefa, które Bóg chciał go wypróbować, jakie są jego motywacje. Oczywiście Bóg był z nim, bo tak w tym 21 wersecie mówimy, czytamy. Ale też Józef zmieniał się. On się coraz bardziej zmieniał w swoim życiu. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. I patrzcie, Bóg najpierw doświadcza Józefa poprzez zrzucenie do studni, a potem do więzienia. I ta druga próba, i to była druga próba w jego życiu. Często nam się wydaje, że już jesteśmy gotowi do służby. Że już, Boże, oto jestem, ja już jestem gotowy. Już, dzisiaj, jutro, pojutrze. Ale był taki człowiek jak Mojżesz, powiedział: no super, że jesteś gotowy, ale jeszcze 40 lat i tak będzie, już całkiem będziesz gotowy. I co wtedy? Jak my wtedy reagujemy? Jak zareagował Mojżesz? Czy powiedział: nie, no Boże, nie, 40 lat to za długo, tak
tak 40 godzin, tak maksymalnie, to już wszystko, co mogę dla Ciebie zrobić. Nie, jeżeli to jest wola Boga, to Bóg nam dał te siły, żeby i te 40 lat przetrwać, i 20. Nie wiem, ile to będzie w Waszym życiu. To każdy musi sobie odpowiedzieć, jeżeli coś Bóg wkłada do Waszego serca, to ten czas Bóg wyznacza. I Bóg wyznaczył ten czas Józefowi. Dzieje się kolejna taka rzecz, już nie wiem, ile to, jaki to czas trwało, ale był człowiek, który, może poczytamy też ten fragment, 41-38. Była to sytuacja taka, w którym Józef tłumaczy sen z jednego z osób, które byli w tym więzieniu, którzy służyli na tronie Faraona. To było dwa sny i jeden człowiek z powrotem trafił na tron Faraona, a drugi człowiek zginął i dobrze to wyłożył. I po wielu latach, i też taki Józef, czy po wielu jakimś czasie, też nie wiemy, czy to były lata, i Józef wykłada te sny i tamten mówi mu, no dobra, jak wyjdę do tego Faraona, to na pewno się wstawię za ciebie i wyjdziesz z tego więzienia, bo dobrze wyłożyłeś ten sen. Ale wcale tak się nie stało. On zapomniał o nim. Dopiero kiedy Faraon miał sen o tych krowach chudych, o tych krowach tłustych, o tych snopach, to dopiero wtedy sobie przypomniał ten człowiek, który wyszedł z tego więzienia, że jest taki ktoś jak ten Józef, który na pewno ten sen wyłoży, bo nikt nie umiał go wyłożyć. I wiecie, co się wtedy staje, co się dzieje? Wiecie, ale chcę wam to uzmysłowić, że Bóg natychmiast w jednym momencie, tak naprawdę, już nie trwa to 40 lat kolejnych, tylko natychmiast czyni Józefa drugim człowiekiem tak naprawdę w całym świecie. Bo wtedy nie było większego władcy niż Faraon, trzeba sobie tak na to powiedzieć. I Józef był pierwszym człowiekiem na świecie poza Faraonem. I to się stało w ciągu prawdopodobnie paru godzin. I on tego doczekał. I myślę, że też my, jeżeli doczekamy takiej chwili, ja doczekałem też, wiele lat czekałem, że Bóg, on dalej ziszcza te swoje plany w moim życiu i w życiu naszej rodziny, ale myślę, że wielu z nas doczekało takiej chwili, kiedy Pan coś zrobił z tego, jakby ziściły się te plany Boże w naszym życiu. I to jest niesamowite. I co się dzieje w życiu Józefa w tym momencie, kiedy Faraon go wyróżnia? Faraon zdejmuje, nie mam pierścienia, mam obrączkę tylko, ale zdjął swój własny pierścień z swojej ręki i włożył go na rękę Józefa. I co się dzieje? Pamiętacie z szatą, co to było? A teraz Faraon kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. I to był ten moment. To nie było tam te 20-30 lat temu, że ten ojciec sobie tam postanowił, że te szaty dał temu Józefowi i on chodził w tych szatach i w ogóle było super. To było za wcześnie. Bóg chciał to zrobić, ale on chciał to zrobić we właściwym czasie i zrobił to. I te szaty podarował mu Faraon. I zaczęto go wozić na wozie i zaczęli się mu wszyscy kłaniać, wołano na kolana, tak? Zaczęło się powoli ziścić to, co jest mowa w tych proroctwach. Bo ziściło się to całkowicie wtedy, kiedy do Egiptu przyszli w głodzie, tak? Nie mieli jedzenia jego bracia, ojciec i wtedy się to, i oni się też kłaniali przed Józefem. To wtedy się już tak zupełnie ziściło. Ale jedna taka cecha, która mnie fascynuje w życiu Józefa, to jest to, że to jest człowiek, który ma serce osoby, które daje. On nawet
To jest taki niuans, może nie wiem, czy to zauważyliście w historii z Józefem, jak Beniamin wraca do domu, czyli tam z powrotem do swojego ojca Jakuba, bo Beniamin też był takim szczególnym synem Jakuba i Rebeki, z tej właśnie, pomyliłem chyba, tak? I Rebeki, tak? Jakuba i Rebeki. I Racheli, właśnie. Miałem, myślę o Racheli, a mówię Rebeka. I Józef z jednej matki był oczywiście, jak rodziła Beniamina, Rachela to umarła, ale Beniamin też był szczególny w życiu Jakuba przez to, że bardzo kochał tą Rachelę. Właściwie służył za nią tak naprawdę wiele lat u tego Labana i w końcu się doczekał. No jak się doczekał, to przy urodzeniu drugiego jego dziecka, po urodzeniu dużo innych dzieci z innych żon, to ta Rachela umiera. No i ten Beniamin wraca tam do tego Jakuba z Egiptu i co robi Józef? Wrzuca mu kubek. Dorzuca mu złoty kubek i wiecie, to taka, może o coś innego chodziło, ale to jest taka cecha Józefa, że on chce dawać. Tak Bóg mu coś daje, to on od razu też daje, dużo więcej chce dać, tak? I takie serce, to serce Józefa jest niesamowite, że on wiedział, że to wszystko Bóg dał mu, że to wszystko jest Bożej łaski. Doprowadził go do takiej sytuacji, że on na pewno wiedział, że to nie jest jego zasługa, że on jest na tym dworze Faraona, tą drugą osobą po nim. On wiedział. I nie na pewno przez te doświadczenia nie był pyszny. Wiedział, że wszystko, co jest w jego życiu, to jest z ręki Boga. I do tego chce nas jakby Bóg zachęcić, że jeżeli są te doświadczenia w naszym życiu, jeżeli są te próby, to po to, żeby nas doświadczyć nie dla samego doświadczenia, tylko żeby zmienić nasze serce. Żebyśmy nie byli tak jak Józef w młodym wieku, te cechy już nie będę ich powtarzał, ale żebyśmy mieli te serca przemienione. I Józef jest zupełnie przemieniony, zupełnie nie już egoistą. Myśli o swoich braciach, myśli o swoim ojcu. Pomaga właściwie wszystkim, którzy tam z Jakubem przyszli, wszystkim Izraelitom, można powiedzieć już wtedy. I też imiennik Jakuba, tylko w Nowym Testamencie, też Jakub, Jakuba 4:10, są takie słowa, już prawie na koniec, Jakuba 4:10, uniście się przed Panem, a wywyższy was. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. I to jest taka zasada. Jeżeli my chcemy się wywyższać, to Bóg nas nie jest w stanie wywyższyć, tylko musimy się uniżyć, żeby On nas wywyższył. I to jest takie Boże prawidło. My byśmy chcieli być, no każdy by z nas chciał być chwalony, tak? Każdy by... To jest takie serce ludzkie, ale Bóg, to Bóg chce nas wywyższyć, tak? To Bóg chce nas podnieść, Bóg chce nas zrobić takich Józefów w tym zborze, w miejscach, gdzie jesteśmy. Albo chce nas zrobić taką Marią, która jest służebnicą Bożą, albo takich, nie wiem, innych. Mamy różne inspiracje w Biblii. Albo takich Maćków, chociaż Maciej też jest apostoł, nowy apostoł, dużo o nim nie wiemy, ale jest też. Ale Bóg ma taki specjalny plan dla naszego życia, tylko On chce to sam zrobić, bo jeżeli my byśmy tak po ludzku zaczęli dochodzić do tego samego stanu, który miał Józef, to nasze serce na pewno by nie wyglądało tak, jak jego serce wyglądało potem. I kilka rzeczy właśnie chciałem na koniec jeszcze powiedzieć. Od samej młodości, czy w tym momencie, kiedy jesteśmy teraz,
ale niezależnie od sytuacji, w której jesteśmy, to pytajmy się Boga, czy jesteśmy może starsi już, to pytajmy się Boże, jaki Ty masz plan w moim życiu? Jaki Ty masz plan do mojego życia? Bo przecież my nie jesteśmy takimi, tylko takimi sobie, takimi jakby takimi ludkami, które mają żyć i tam za ileś lat pójść do nieba, tak? Czy to jest jedyny plan Boży dla naszego życia, że mamy sobie tutaj pożyć, a potem iść do nieba, nie? To jest za mało. Bóg ma konkretny plan jeszcze na ziemi dla nas. Ja w to wierzę. Druga rzecz. Uciekajmy od sytuacji, które mogą doprowadzić nas do upadku lub do niewypełnienia się Jego woli w naszym życiu. Uciekajmy. Nie targujmy się z grzechem. Nie mówmy, jestem silny, przetrwam to. Czasami trzeba po prostu uciec, żeby Bóg mógł wypełnić tą wolę, tak jak wypełnił w życiu Józefa. I po trzecie, bądźmy cierpliwi. I tej cierpliwości to jest najtrudniej nam czasami doświadczyć, bo czasami musimy czekać 5 lat, może 3 lata, może czasami rok, może 20, może 40. Niektórzy się modlili za, wiem, taka historia była, że ktoś się modlił za swoje dziecko, chyba prawie całe życie o nawrócenie, nie wiem, czy nie więcej niż 60 lat. I ta osoba, która się modliła, umarła i jego dziecko się nawróciło na jego pogrzebie. Więc naprawdę Bóg wypełnia plany, tylko nawet nie, czasami nie zawsze my do tego doczekamy, ale Bóg swój plan wypełnia. Ale jeżeli wkłada nam to słowo, musimy wiedzieć, co jest Jego planem. I z tym jest czasami trudno. Módlmy się o to, żebyśmy znali Jego plan dla naszego życia. Żebyśmy znali plan i mogli rozpoznać, jaka jest wola Boga dla naszego życia. Amen.